Siemandero. Było ostatnio brodzenie, to teraz będzie demolka. W tle nie przez, bez przyczyny jest taki burdel. Bałagan, chciałem powiedzieć, złomowy. Leżą tam różne klamoty, jak widać. Także klamoty, które są przeznaczone do rozbiórki. Ale dzisiaj na warsztat idzie szlifierka. Podwójna tarczowa. Nie wiem, czy działa, czy nie działa. Nawet nie sprawdzam. Zobaczymy, co w niej siedzi. Szukam dla Was oryginalnych sprzętów do rozbiórki. Ale zanim przystąpię do rozbiórki, jak zwykle przy tego typu okazjach pozdrawiam i polecam. Tym razem kanał Saracena. Kanał Saracena. Saracen. Fajna nazwa. Bardzo ciekawe materiały. Godne polecenia. Fajne filmy. Fajny gość opowiada. Saracen zasłynął z tego, że podarował nóż Flemingowi. Kanał Fleminga Desyking wszyscy znają, ale ci, co nie znają, także polecam. Oczywiście, no bo no, co trzeba subskrybować po prostu, nie ma dwóch zdań. Tak jak Saracena. No więc podarował ten nóż i Fleming otwiera wszystkie paczki, które dostaje od widzów nożem, który otrzymał od Saracena. Polecam ten kanał. Subskrybujcie, tym bardziej, że jest tylko 63 subskrypcje, 63 stałych widzów. Saracen zasługuje na więcej. Polecam. Złomik. Powiadareczka. Złomik. O, żeż w mordy. To nie miód, to smar. Nie ściągniemy tego, to nie ściągniemy tego. Proste. Długie te śruby może się do czegoś przydadzą. Dobra, to jakby już to mamy. No i pod spodem jeszcze. To wiadomo jak jest. To zwykłe nóżki, no ale dobra. Nóżki, nie nóżki. Cztery takie wypierdolki. No. Do śmieci. Bo to nie jest metalowe. Seria. Wygląda jak przód samolotu.
zapał do Ursusa i gracie. No i widzicie co jest. Elegancja Francja. Różne szkoły są wyciągania miedzi w takich przypadkach. Ta miedź zapakowana w jakszynka. Do wędzenia. No nic, spróbujmy to. Rozciąć jak wędlinkę na święta. Tej plątaniny tu jest. Najpierw tę plecionkę do wędzenia trzeba ściągnąć, bo inaczej nic nie pójdzie do przodu. Jak magazynek w ruskiej broni. Fafloki. W sumie to się nie spodziewałem, że tu tyle miedzi siedzi. Myślałem, że dużo, ale że nie aż tak. Tam mój pies się przygląda. Rudy jak miedź. On sobie poszedł. Świąteczna, jasny gwint. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Ale chyba nie najgorszy. Pierwsza kulka pozyskana. Okej. Jakoś to idzie. Letki jeżdżą. Następno. Jednego tego plastiku nie wyciągnąłem, nie zauważyłem. Muszę się poprawić. No i cóż, mamy to. Tyle miedzi. No i złom. Zwykłego złomu nie będę ważył.
Brakuje z tego trochę. Plastiku też, jak widzicie. Co do śmieci, to do śmieci. Tu jeszcze zmieć w tym przewodzie. Trochę wlazło. Zaraz będziemy ważyć. Ja jestem trochę bałaganiarz. Ale staram się mimo wszystko sprzątać. Widać, nie widać. 230 gramów. No nieźle. Dołóżmy, że po 30 zł. Prawie 7 zł, 6,90. Niech będzie 6,5. To było 10 minut roboty. 10 minut roboty i tyle mięci. Pozdrawiam wszystkich. Wpadajcie na kanał Saracena. Do następnego.